A więc dokończamy teraz Rachel, zostając do 12 i zaczynamy Annę. Następnie jest o 16. Skończyliśmy, jak Tom odwiózł Rachel i powiedział jej tak. Wtedy z zaczerwienioną twarzą powiedział, że zabije mnie, jeśli zrobię krzywdę jego córce. Nie wiem, co wtedy zamierzałem, wciąż nie wiem. Waham się, stojąc pod drzwiami z ręką na klamce. Mocno zagryzam wargę. Wiem, że jeśli zacznę teraz pić, przez godzinę, dwie będę się czuła lepiej, a przez 6 czy 7 gorzej. Cofam rękę, wracam do salonu i znowu otwieram laptopa. Muszę przeprosić Toma. Muszę błagać go o przebaczenie. Loguję się na Gmail i widzę, że mam nową wiadomość. Nie od Toma, od Scotta Hipwella. Droga Rachel, dziękuję, że pani napisała. Nie pamiętam, że Megan o pani wspominała, ale w galerii bych odwiedzało ją wielu stałych gości. Nie pamiętam, nie mam pamięci na nazwisk. Chciałem z panią porozmawiać. Proszę jak najszybciej zadzwonić do mnie pod numer 07583123657 z pozdrowieniami Scott Hipwell. W pierwszej chwili myślę, że napisał pod zły adres, że to list do kogoś innego. Ale myślę tak tylko przez sekundę, bo wszystko mi się przypomina, już pamiętam. Gdy siedziałem na sofie, w połowie drugiej butelki uświadomiłem sobie, że nie chcę, by moja rola się skończyła, że pragnę być centrum wydarzeń. I do niego napisałam. Przewijam ekran i otwieram jego maila. Drogi Scottie, przepraszam, że znowu piszę, ale uważam, że powinniśmy porozmawiać, to ważne. Nie wiem, czy Megan mnie wspominała. Jestem jej znajomy z galerii i kiedyś mieszkałem w Whitney. Myślę, że mam informację, którą pana zainformuję. Proszę odpisać pod ten adres. Rachel Watson. Twarz zadała mi fala gorąca, w żołądku mam źródło kwasu. Wczoraj, rozsądnie, trzeźwo i prawomyślnie, uznałem, że moja rola dobiegła końca. Że muszę się z tym pogodzić, ale moje dobre anioły znowu przegrały. Pokonane przez alkohol, przez kobietę, którą jestem, gdy piję. Pijana Rachel nie dostrzega konsekwencji. Jest albo przesadnie wylewna, pełna optymizmu, albo płonie z nienawiści. Nie ma przeszłości ani przyszłości. Istnieje tylko tu i teraz, pijana Rachel, chcąc dalej w tym uczestniczyć, szukając sposobu nakłonienia Scotta do tego, by z nią porozmawiał, skłamała. Ona i ja. Mam ochotę pociąć się nożem tylko po to, by poczuć coś innego niż wstyd. Ale nie mam odwagi tego zrobić. Zaczynam pisać do Lizy Toma. Pisać i kasować, nie wiedząc, jak prosić go o wybaczenie, że za ten ostatni. Gdy miałam spisać wszystkie przewinienia, które się wobec niego dopuściłam, wyszła bez tego książka. To w ogóle jest Paula Hawkins. To, że ja tu widzę Stephen Kinga w górze, tylko cytat. Ciekawe, czy o sobie pisała. Może. Wieczorem. Tydzień temu, niemal dokładnie tydzień, Megan Hipwell wyszła z domu numer 15 przy Blenheim Road i zniknęła. Od tamtej pory nikt jej nie widział. Od soboty nie użyto również jej komórki ani kart płatniczych. Rozpłakałam się, gdy przeczytałam to dzisiaj w gazecie. Wstydzę się teraz moich skrytych myśli. Megan nie jest tajemnicą do rozwiązania. Postacią teraz pojawia się na ujęciu wózka na początku filmu. Piękną, etyczną, niematerialną. Nie jest inicjałem, jest prawdziwa. Siedzę w pociągu, jadę do domu, poznam jej męża. Do jej domu jedzie. Musiałam do niego zadzwonić. Co się stało, to się nie odstanie. Nie mogłam tak po prostu zignorować jego listu. Zawiadomiłby policję, prawda? Gdybym była na jego miejscu i gdyby ktoś napisał mi, że o czymś wie, a potem zniknął, ja bym zawiadomiła. Może już to zrobił, może już na mnie czekają. Siedząc tam, gdzie zwykle, chociaż dzień zwykły nie jest, czuję się tak, jakbym skoczyła z urwiska. Podobnie czułam się rano, gdy wybrałam numer Scotta. Jakbym spadała w ciemność, nie wiedząc, kiedy uderzę o ziemię. Rozmawiał ze mną przyciszonym głosem, pewnie nie był sam i nie chciałby ktoś go podsłuchał. Możemy poznać osobiście? Spytał. Ja nie wolałabym. Proszę, proszę. Zawahałam się, a potem się zgodziłam. Mogłyby pani przyjechać, ale nie teraz. Teraz ktoś tu jest. Może wieczorem. Podał mi adres i udałam, że go zapisuję. Dziękuję, że się pani wezwała, powiedział i rozłączył się. Zgadzając się, wiedziałem, że to zły pomysł. Z gazet wiem o nim niewiele, natomiast obserwacje właśnie mogą mylić. Czyli w sumie nic o nim nie wiem.
Wiem to o Jasonie, który ciągle, muszę sobie przypominać, nie istnieje. Na pewno tak na 100% wiem tylko tyle, że tydzień temu zaginęła jego żona i że prawdopodobnie jest w tej sprawie podejrzanym. A ponieważ widziałam tamten pocałunek, wiem również, że ma motyw do zabójstwa. Oczywiście może nie wiedzieć, że go ma, ale... Boże, zaplątałem się, ale jak mogłabym nie odwiedzić domu, gdy setki razy widziałam z pociągu i z ulicy, jak mogłabym przepuścić taką okazję? Podejść do drzwi, wejść do środka, usiąść w kuchni czy na tarasie, gdzie siadywali, gdzie ich widywałam. To było zbyt kuszące. Dlatego siedzę teraz w pociągu jak podekscytowane dziecko u progu przygody. Obejmuję się w półku, czoło przyciskając ręce do boków, żeby przestały drżeć. Tak się cieszyłam, że wreszcie mam jakiś cel. Że przestałam myśleć o rzeczywistości. Przestałam myśleć o Megan. Ale teraz myślę. Muszę przekonać Scotta, że ją znam. Nie bardzo dobrze, ale trochę. Wtedy wiesz, że widziałam ją z innym mężczyzną. Jeśli od razu przyznam się do kłamstwa, na pewno mi nie zaufa. Dlatego próbuję sobie wyobrazić, jakby to było, gdybym wpadła do galerii i gawędziła z nią przy kawie. Czy ona w ogóle pije kawę? Pewnie rozmawiałybyśmy o sztuce, może jodze, albo naszych mężach. Nie znam się na sztuce. Nigdy nie chodziłem na jogę. Nie mam męża. A ona zdradzała swojego. Myślę o tym, co mówili o niej znajomi. Cudowna, zabawna, piękna, kochana. Popełnia błąd, to się zdarza. Nikt nie jest doskonały. Anna. Sobota, 20 lipca 2013 rano. Ivy budzi się tuż przed 6. Wstaję, idę do pokoju dziecięcego i biorę ją na ręce. Karmię ją i zabieram do łóżka. Kiedy znów się budzę, Toma nie ma, ale słyszę jego kroki na schodach. Podśpiewuję happy birthday to you, happy birthday to you. Cicho i fałszywie. Nie myślałem o tym, zupełnie zapomniałem. Myślałem tylko, żeby wziąć małą i wrócić do łóżka. Ale teraz jeszcze nie w pełni rozbudzona, tu mnie uśmiech. Tu mnie śmiech. Otwieram oczy i Ivy też się uśmiecha. A kiedy podnoszę wzrok, Tom stoi z tacą u stóp łóżka. Ma na sobie fartuch od Orly Killy i nic więcej. Śniadanko do łóżka dla naszej jubilatki. Stawia tacę u nogach łóżka, obiega je i mnie całuje. Otwieram prezenty. Od Ivy dostaję śliczną, srebrną bransoletkę inkrustowaną onyksem. Od niego czarną, jedwabną koszulkę na ramionczkach z majteczkami do kompletu. Nie mogę przestać się uśmiechać. Tom kładzie się i leżymy stateczką między nami. Ivy zaciska mocno paluszki na jego palcu wskazującym. Ja trzymam ją za doskonałą w każdym calu ułożoną stópkę i czuję się tak, jakby moje piersi spłodowały fajerwerki. Tyle miłości, że to aż niemożliwe. Potem, kiedy Ivy nudzi się leżeniem, zabieram ją na dół, zostawiając Toma, żeby sobie pospał. Zasługuje na to. Trochę krzątam się bez celu, trochę sprzątam. Pijmy kawę na tarasie, patrząc na prawie puste pociągi, stukoczące na torach i myśląc o lunchu. Jest gorąco. Za gorąco na pieczeń, ale zrobię ją i tak, bo Tom uwielbia pieczoną wołowinę. Poza tym możemy zjeść potem lody i będzie nam chłodniej. Muszę tylko wyskoczyć po mojego ulubionego merlota. Przygotowuję więc Ivy, wkładam ją do wózka, zapinam szelki i idziemy do sklepu. Kiedy zgodziłem się wprowadzić do jego domu, wszyscy mówili, że zwariowałam. Uważali również, że szaleństwem jest zadawanie się z żonatym mężczyzną, tym bardziej mężem niezrównoważonej kobiety. Lecz udowodniłam, że się mylili, przynajmniej w tej kwestii. Bez względu na to, ile kłopotów sprawi nam Rachel, Tom i Ivy są tego warci, ale w kwestii domu mieli rację. W dni takie jak ten, kiedy spacuje się naszą zalaną słońcem uliczką, czyściutką i wysadzoną drzewami, nie jest to co prawda ślepy zaułek, ale panuje tu podobne poczucie wspólnoty. Mogłoby być naprawdę idealnie. Na lodnikach roi się od matek takich jak ja, z psami na smyczy i maluchami na hulajnogach. Tak, mogłoby być idealnie, mogłoby, gdybym nie słyszała przeraźliwego pisku hamulców na torach, gdybym nie oglądała się bez spojrzeć w stronę piętnastki. Gdy wracam, Tom siedzi przy stole w jadalni, wpatrując się w ekran komputera. Jest w shortach, ale bez koszuli. Widzę, jak poruszają się jego mięśnie pod skórą, gdy zmienia pozycję. Na jego widok wciąż mam motyle w brzuchu. Mówię cześć, lecz utonął w swoim świecie, gdy przesuwam czubkami palców po jego ramieniu, podskakuje na krześle. Szybko zamyka laptopa. Hej, mówi, wstaje, uśmiecha się, robi wrażenie zmęczonego, zmartwionego. Nie patrząc, miłe oczy bierze do mnie Ivy. Co? Pytam, co się stało? Nic, odpowiada, huśtając Ivy na biodrze, zaraz do okna. Tom, co się stało?
Nic, nic takiego. Patrz na mnie, już wiem, co powie. Rachel, kolejny mail. Knęci głową. Jest taki zraniony, taki zdenerwowany. Nienawidzę tego. Nie mogę tego znieść. Czasem mam ochotę ją zabić. Co pisze? Znowu kręci z głową. Nieważne, to samo, to co zwykle, same bzdury. Tak mi przykro, mówię, nie pytam, jakie bzdury, bo wiem, że nie odpowie. Nie lubi mnie tym denerwować. To nic, wszystko w porządku, pijany bełkot jak zwykle. Boże, ona kiedykolwiek odpuści, czy kiedykolwiek przestanie odbierać nam szczęście. Tom podchodzi bliżej, całuje mnie nad głową córeczki. Przecież jesteśmy szczęśliwi, stwierdza. Jesteśmy. Wieczorem. Tak, jesteśmy szczęśliwi. Po lunchu poleżeliśmy trochę na trawniku, a kiedy zrobiło się go za gorąco, weszliśmy do środka i zjedliśmy lody. Tam przed telewizorem oglądał Grand Prix. Później robiliśmy z Iwim ciastolinę, którą mała ciągle podjadała. Myślę o tym, co się dzieje u sąsiadów i dochodzę do wniosku, że mi się poszczęściło. Mam wszystko, czego chciałam. Kiedy patrzę na Toma, dziękuję Bogu, że mu mnie wskazał, że mogę ratować go przed tą kobietą. Doprowadziłaby go do szaleństwa, naprawdę tak myślę. Dobiłaby go. Zrobiłaby z niego kogoś, kim nie jest. Zadał Iwi na górę na kąpieli. Aż tutaj słyszę jej radosny pisk i znowu się uśmiecham. Uśmiech nie schodzi mi z ust przez cały dzień. Na samym pranie, sprzątam w salonie, myślę o kolacji. Zrobię coś lekkiego, to zabawne, bo jeszcze kilka lat temu na myszy urodziny miałabym zostać w domu i gotować. Dostałabym drgawek, ale teraz nie dostaję. Teraz jest idealnie, tak jak powinno być. Tylko my troje. Zbieram porzucane w salonie zabawki, wkładam je do kuferka. Dzisiaj położę Iwi wcześniej spać, a potem włożę ten komplet od Toma. Nie mogę się już doczekać. Do zmroku jeszcze daleko, mimo to zapalam świecę na kominku i otwieram długą butelkę wina, żeby pooddychało. Właśnie nachylam się nad sofą, aby zaciągnąć zasłonę, gdy po drugiej stronie ulicy widzę kobietę, która idzie chodnikiem ze spuszczoną głową. Nie podnosi wzroku, ale to ona. Jestem tego pewna. Z mocno bijącym sercem nachylam się jeszcze bardziej, chcąc się jej przyjrzeć, ale kąt jest zły. Już jej nie widzę. Odwracam się, gotowa wybiec na ulicę i puścić się w pościg, lecz w drzwiach stoi Tom, zwiniętą z ręcznikiem i w ramionach. Wszystko w porządku? Pyta, co się stało? Nic, odpowiadam i chowam ręce w kieszeni, by nie widzieć, jak się trzęsą. Nic, zupełnie nic. Następna będzie Rachel, następnie jest 20.